przygotował kilka riffów, kilka takich fragmentów piosenek, które będziemy musiały zgadnąć razem z Lambery. I ja się zawsze cykam taki. Ja też się cykam, bo ja chyba tak się przyznaję, że po raz pierwszy nie wiem, co to będzie. Tak to zawsze trochę ukrywałam, że wiecie, że no muszę wiedzieć, żeby panować nad sytuacją, ale teraz nie wiem nic, więc sytuacja jest pod twoją kontrolą. No to słuchajcie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawa, bo ja zazwyczaj jak się zabieram za takie gry, to mam wrażenie, że mam taką pustkę w głowie, taką czarną dziurę. Tak, i potem sobie myślisz, przecież ja śpiewam, przecież ja tworzę płytę, a teraz nie znam takich piosenek, i co sobie ludzie pomyślą. No właśnie, tak. Dobra, to dawaj, no. Od refrenu. Hold back the river, let me look in your eyes. To to? Nie? Ja się nie wiem, nie wiem, ale to jest... Ale tak, bo tam jest taka zwrotka. Tam. Kurde. Czy to jest refren? Bo to mi się jakoś kojarzy refren z... Refren to jest właśnie hold back the river. Tak. Tak. To możemy zaśpiewać refren. Ja porobię chórki. Tak. Back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Nie wiedziałam, że ja to znam. Aż się przestraszyłam. Okej, okay, to mamy. Hold back the river. Boże, może mi się coś uda odgadnąć. Ja tylko refren znam. Ja też. I got no roots on my heart. I got no roots. Jaki był tekst? Never on the track. I got no roots. I got no roots. I got no roots. No i for my something. Nie pamiętam, co tam śpiewa. Ja też nie pamiętam, ale... Ale roots. Coś tam kojarzę. Dobra, to dawaj dalej. Na na people dying. Nie znam tekstu zbytnio, ale jak dojdziemy do refrenu, to będę wiedziała. Co to za piosenka? I see fire. I see fire, okej. Okay. I see fire. Burn on the trees, I see fire. I see fire burn, oh, burn on the mountainside. I see fire. No tak. Dobra, mimo że ja nie jestem jakąś ultrafanką Eda, no to... Ale no jednak... No I see fire się zna, tak. She gave you things. No to teraz no, możemy tak. To jeszcze jedno. Never mind, I'll find someone like you. Dobra. Ah, La Casa del Papel. If I stay too long, da, 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 I don't care. Dawno się nie widziałyśmy, totalnie. Tak. A widzę, że jest i płyta, i oglądałam Opole, i gratuluję, i jestem mega, mega dumna. Bardzo mi miło, że tutaj jestem z wami. Też się cieszę, bo rzeczywiście bardzo dawno się nie widzieliśmy. Rzeczywiście pojawiło się na świecie moje nowe muzyczne dziecko, trzecie już. I powiem ci, że to jest chyba najbardziej intymny i osobisty album. Bo też Lambery jest trochę inna niż do tej pory. No, że jesteś panią, a nie Lambery. No, no, tak, to zawsze jest dziwne, kiedy ludzie do mnie mówią per pani. No, ja ale sprowokowałam to tutaj trochę, to pytanie, co gruzie panią L.
A powiem Ci, że przez 2 ostatnie lata w moim życiu wydarzyły się takie rzeczy, które spowodowały, że rzeczywiście musiałam zredefiniować siebie i trochę zbudować na nowo, ale w wyniku pewnych takich nie do końca przyjemnych doświadczeń. Tak, myślę, że tak zazwyczaj jest, że coś musi nas naprawdę przeorać i musi nas naprawdę wepchnąć na ścianę, żebyśmy po prostu w końcu dotarli do pewnych schematów, po których się poruszamy, które nam totalnie nie służą. No, ja mam wrażenie, że Jonasz sprowokował taką smutną atmosferę i ty mówisz o tych przykrych rzeczach, a tak naprawdę w sumie jakby odwrócić tę sytuację, no to te przykre rzeczy sprawiły, że tutaj stoi ta płyta i że w sumie jesteś na pewno teraz dużo taką osobą, która przeżyła to wszystko i jest jeszcze silniejsza. Zdecydowanie tak. To po prostu był taki moment, to były takie impulsy, te niektóre wydarzenia, które miały miejsce. I przede wszystkim one sprawiły, że no musiałam trochę bardziej się przyjrzeć mojej relacji ze sobą, ale też to, jak ja w ogóle buduję relacje z ludźmi. Dopóki nie zadbasz o tą relację ze sobą, no to... To nie ma relacji z innymi. Tak, to w konsekwencji będzie Ci bardzo trudno stworzyć zdrową i dobrze funkcjonującą relację z innymi. Kojarzysz, jak są 4 akordy, się gra i trzeba wymyślić jak najwięcej piosenek. 4 magiczne akordy. 4 magiczne akordy, na których można zagrać naprawdę bardzo dużo piosenek. No nie wiem, spróbujmy. Dajesz. O, nie. Czekaj, czekaj. To kto leci? Dobra, teraz mi przyszedł piątek na myśl. Ty już zapomnisz o mnie w piątek. Miliony wspomnień. Ty masz spać, zmień wątek. I gramy nieustannie z ogniem. Czy może jest coś dla nas więcej poza tym tygodniem? Takie miłe, takie to miłe. Co jeszcze? Może tak w nieskończoność, ale to wcale nie jest takie łatwe. I'm a lot of faith. Nie weszłam. Ale mam. No. Te
This is how I feel. I'm caught and I am shit. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm caught in a da 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 da. Tak, ale było. Ale I keep dancing on my castle on the hill, yeah. Like a castle on a hill. Może coś jeszcze. A wiem! Klasyk! Czekaj. Paśka miała fajny just. A Zośka coś co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie, jak nisko strasznie. O! No, gdzie można było konie kraść? To pierwszy raz. A Monika była okej? No była okej. No tak. No to mamy to. No mamy. No parę żeśmy tutaj uskuteczniły. Bardzo fajnie, fajnie. Także polecamy tą magiczną zabawę z czterema akordami. To nie jest takie łatwe. Nie jest to łatwe, ale jak już się wkręcisz w to, no to naprawdę to bardzo dużo piosenek ci wchodzi, nie? Tak. Poruszyłam tematy związane z naszym światem show biznesowym. Niezbyt przyjemnym czasami. Czasami niezbyt przyjemnym, aczkolwiek to jest bardzo duży materiał do tego, żeby o tym pośpiewać trochę. Piosenka Pustosłów jest taką piosenką, która mówi o tym, co widzę, co czuję w show biznesie i co mi się tak nie do końca podoba, co mnie irytuje momentami. Czyli to, że bardzo dużo osób dużo mówi, ale jest w tym bardzo mało treści. I to też czasami mało prawdy, co nie? Mało prawdy, właśnie. Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo tutaj też wrócę do tej relacji ze sobą, czyli przez te 2 lata naprawdę nauczyłam się być blisko siebie. I przy swojej prawdzie. To może brzmi trochę patetycznie dla niektórych, albo banalnie, ale taki jest fakt, jeśli chodzi o moje życie. Potem mamy piosenki typu na przykład Mirabelki. Mirabelki, które mówią o takiej tęsknocie za tą namacalnością, za tym ciepłem, za czułością. Trochę wycieczka sentymentalna, bo nie wiem, z czym tobie na przykład kojarzą się Mirabelki. No, z takimi wakacjami, z takim dzieciństwem. No właśnie, to był taki mały symbol tego, co było, ale to jest taka tęsknota też za... tam w refrenie śpiewam, wróćmy tam, gdzie w głowie Mirabelek smak, będziemy znów pięknie naiwni. I ta naiwność nie mam tutaj na myśli głupoty, tylko mam na myśli taki dziecięcy zachwyt nad tak. Światem, bez osądzania, bez przyklejania tych etykiet, które no, bardzo lubimy wsadzać ludzi w szuflady, przyklejać im etykiety. Ja jestem orędowniczką tego, żeby tego absolutnie nie robić i mieć otwartą głowę, zarówno jeśli chodzi o muzykę. Poza tym skład ludzi, z którymi tutaj pracowałam, Bartosz Dziedzic przede wszystkim, to jest taki człowiek, instytucja na polskim rynku, pracował m.in. z Brodką, z Rojkiem, z Podsiadło. To było wielkie doświadczenie, wielka lekcja dla mnie, jak z Bartkiem siedzieliśmy i analizowaliśmy... Teraz już z tobą. Analizowaliśmy linijkę po linijce, teksty, bo mało kto wie, ale Bartek oprócz tego, że jest świetnym kompozytorem i producentem, to jeszcze ma takie wrzutki w tekst bardzo często, które robią w ogóle cały numer. Także to jest taka bestia. Chcielibyśmy tutaj wam jeszcze pokazać, żebyście z nami trochę pozgadywali. Mamy słowa, które... W sumie widzowie zobaczą w obrazkach. Słońce, no to ze słońcem kojarzy ci się nawet deszcz, tak? No bo to są skojarzenia, że to jest pogoda. Więc, wszystko możesz obronić. Wszystko może. A wiesz, się z czym mi się to kojarzy? Z tym legendarnym programem. Tak, śpiewające fortepiany. Wiesz, to ja ostatnio oglądałam i jak kiedyś, jak byłam mała, to oglądałam, to miało sens. A teraz tak oglądam i oni śpiewali te piosenki i potem tłumaczyli, o co chodziło. Oczywiście, tak. To było najbardziej wtedy zabawne. Więc już wiem, na czym to polega i teraz będę potrafiła to bronić. Tam mamy. Mamy ziemię. Mamy pelerynę. Mamy wiatr. Ziemia, peleryna, wiatr. No ziemia, no to średnio. Dobra, mam. Mam. Superhero Vicky Gabor. Peleryna, no super. No tak, i tam jest ziemia, tam jest o tych całych wszystkich... Tak. Dobra.
No. Dolina burz, wiesz, tak, burza, tak, to wiatr. Tak, tak. Dobra, można podciągnąć, nie? Ale jak znajdziecie coś jeszcze, to koniecznie piszcie. Koniecznie, dobra, napiszcie w komentarzach. Dobra. Po polsku? Tak. Dobra. Zabiorę cię ze sobą ponad szczyty gór. Znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz. Teraz mogę wolna być jak wiatr. Ups, wiatr. Tańczyć pośród fal. Na nami niebo pełne spadających gwiazd. Tak, pozdrawiamy Wiki. Pozdrawiamy Wiki. Mamy to. Dobra, to kolejne. Mamy księżyc, mamy kogoś, kto tańczy, no to taniec, coś tam, coś z tańcem. I woda, ocean, morze. Coś z Moonlight, coś z... Jest taka piosenka. We dancing in the moonlight. Greta? Nie, Grace. Ona nam się zawsze myli, czy jest Greta, czy Grace. To mi się od razu kojarzy, wiesz, z jakimiś gwiazdami, no i mi od razu mi przychodzi do głowy Cleo. Łowcy gwiazd? No. Okej. Okay. Tylko nie wiem, co z tym oceanem tam. No zawsze może być ocean, na przykład ocean gwiazd. Ocean marzeń, a marzenia to gwiazdy, ocean... Tak, bardzo, bardzo ciekawa interpretacja. Tak. Myślę, że powinnyśmy tutaj zaśpiewać teraz tak, Łowcy dobra. Gwiazd. Łowcy gwiazd. Gwiazda, jakaś nagroda i aparat. Aparat to mogą być że paparazzi, a wszyscy no. Chyba znamy paparazzi. No, to wiadomo gwiazda, a nagroda i ta gwiazda, no gwiazda, no bo paparazzi to luz. A nagroda Lady no, na Gaga. Na pewno dostaje jakąś nagrodę, zawsze gwiazda. Ale Lady Gaga też w ogóle w szczególności. No właśnie, no to git, no to paparazzi. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar, you know that I'll be. Paparazzi, promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. I'm your biggest fan, I'll follow you until you ach, znowu podróż jak sentymentalna. Nie było tak źle z tymi śpiewającymi gitarami. Wiesz, tutaj jeszcze poruszyłam bardzo poważny temat, mianowicie w piosence Nocny Sport. Temat, który jest bardzo mi znany z autopsji i też bardzo boli, bo chodzi o podziały w naszym społeczeństwie, o to, jak bardzo jesteśmy podzieleni w rodzinach nawet przez sytuację polityczną. I niestety ja to też przeżywam, bo mam to w domu i to się naprawdę niefajnie kończy, jak się spotykamy na jakichś uroczystościach, na świętach, jeśli ktoś obchodzi, to może się skończyć grubą kłótnią. Kłótnią, no to prawda. Więc ja tutaj też zachęcam ludzi, żeby przyjrzeli się temu, jak bardzo jesteśmy okopani po dwóch stronach. Ja w ogóle nie zamierzam, nie należałam nigdy do tych bardzo wyraźnych dwóch stron, tej lewej i prawej, chociażby jeśli chodzi o taki podział. I taka moja, nie wiem, takie moje spostrzeżenie, żebyśmy wyszli poza te nasze okopy. Tak, że jest znaleźli... dużo fajnych wartości, które można zauważyć, tak, nie tylko nas połączyć. To. Dokładnie. Takich humanistycznych. A ja w sumie zawsze, znaczy jak pierwszy raz się z tą spotkałam, to było takie, kurczę, ona jest taka i zabawna, i śmieszna na tej scenie, to po prostu taki zwierz, a oprócz tego, no to teraz widzę to, ile masz w sobie takich dobrych wartości, które chcesz przekazywać ludziom i strasznie się cieszę, że ta płyta wyszła, bo uważam, że ludzie powinni posłuchać tego kilka razy, żeby włączyć swoje myślenie i też pomyśleć o tym, o tych dobrych rzeczach, które zrobili, o tych złych i żeby po prostu gdzieś tam znalazło się w ludziach coś takiego, żeby się szanowali wzajemnie. Tak samo szanowali się tak, jakby chcieli być szanowani oni sami. Tak. Tak, no bardzo, więc... bardzo mi miło i rzeczywiście jest to jedno z takich większych moich przesłań.
Ale jesteś dumna z tego, strasznie to widać, że po prostu się cieszysz tym. I ja tak, też się ja cieszę. Tutaj, wiesz, to w każdej warstwie tutaj starałam się z siebie włożyć w tą płytę, bo tutaj zobacz, masz nawet w środku masz kolaże, których ja jestem ogromną fanką. Mówiłaś przed chwilą, że po prostu czat. I to jest też bardzo ważne, bo kolaże są taką formą wyrazu, która no, jest bardzo eklektyczna, prawda? A ja też jestem no maksa eklektyczna w tej swojej twórczości, w muzyce, którą tworzę, której słucham też. Bardzo nie lubię się ograniczać, jeśli chodzi o gatunki. W ogóle dla mnie gatunki to jest trochę taki relikt przeszłości. Poza tym ja robię w popie, robimy w popie. Pop jest strasznie pojemny, szeroki. Możemy włożyć sobie szereg różnych rzeczy. Ja tutaj rzeczywiście trochę bardziej postawiłam na bardziej organiczną muzykę, więcej żywych instrumentów. Trochę uruchomiłam tą swoją cięższą stronę, że tak powiem, cięższą, bo gitara czy to akustyczna, czy elektryczna, no, towarzyszy mi od dziecka. No, ja byłam tym dziwnym dzieckiem, które z jednej strony słuchało Britney, Spice Girls, Backstreet Boys, ale z drugiej strony słuchałam Nosowskiej, Heja i Alanis Morissette. No ale też mówisz o ciężkiej, no i sama też pamiętam cię, że jak Lambery to zawsze glany, zawsze coś ciężkiego musi być. Tak, coś musi być ciężkiego, rzeczywiście. Ale wiesz, w świadomości słuchaczy ja rzeczywiście mogę się kojarzyć no, z bardziej elektroniczną muzą, także tutaj, no, tutaj wychodzę trochę poza to wyobrażenie i mam nadzieję, że też do szerszego grona odbiorców dotrzemy. Mamy taką niespodziankę, że połączyłyśmy nasze wspólne utwory, bo w sumie tak chciałam po prostu stworzyć te filmy z takimi super gośćmi jak właśnie Lambery, żeby pokazać, że ta muzyka ma łączyć, a nigdy dzielić. No właśnie, wydaje mi się, że muzyka może być taką platformą i tutaj zachęcam wszystkich, żeby mieli bardzo otwartą głowę przy tworzeniu muzyki, przy słuchaniu muzyki, żebyśmy się nie ograniczali. No nie? I przede wszystkim, żeby się też nie ograniczali, żeby bawić się tą muzyką. Też. Bawić tak się jak muzyką. Teraz, wiesz, po dokładnie. Prostu. Nawet jak zaraz... ktoś nie wyjdzie, no to co z tego? No. Uczymy się dalej. Oczywiście. I teraz zmeszapujemy swoje muzyczne dzieci. Ale takie przesłanie myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy w dzisiejszych czasach właśnie... Myślę, że muzyka może nam dać tą radość, tak, to po pierwsze. Tak, szczególnie, że tak jak mówiłaś o tym show biznesie, że artyści często... Okej, jest na chwilę fajnie, a potem zaczyna się jakiś taki, nie wiem, zgrzyt, że on ma więcej, ten teraz jest wyżej, ten śpiewa tu, ten nie. I dlaczego po prostu sobie nie powiedzieć, no w sumie ja cię wspieram, że tam wystąpiłaś, ja pewnie też kiedyś wystąpię gdzieś tam, ty też będziesz mnie wtedy wspierać, no i to jest super. Że w ogóle jakby... pamiętajmy, że muzyka to nie jest sport. To nie jest, dokładnie, to nie są wyścigi to też. To nie są wyścigi, to nie jest rywalizacja. Każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy ma swoją publiczność, każdy też chce dotrzeć do nowego grona odbiorców. I myślę, że to jest coś, co zawsze powinniśmy podkreślać. Nie? Pamiętać, tak. Dlatego mashup. Tak jest. Nie wiesz, jak bardzo chciałam odbudować nas. Tak jest, to będzie plan awaryjny. A po drugiej stronie wciąż była twoja obojętna twarz. Jaką odpowiedź da nam czas? Jestem zmęczona, na ciebie chora, jestem tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapętla. Tyle wszechwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam tyle straconych szans. Tak dobrze zaczęło się, teraz w chaosie trwam. Awaryjny zawiódł plan, ewakuacji nadszedł czas. Nie chcę znów szukać miejsc, nie chcę, choć muszę mieć. Tak trudno znosić to kolejny raz.
Ich życie zaskakuje mnie. Ich świat mój nie ma czasu na nie. Chcę szczerze odpowiadać, że dobrze jest. Bo kiedy kropla deszczu na ziemię spadnie, mocny cios sprawia, że jestem na dnie. Chowam lęk. A kiedy chwila w miejscu uderzy mocniej, to ciszy tej już nikt nie zapamięta. Chyba gubię krok. I nie miej mi tego za złe, chcę usłyszeć twój głos. Chcę słów, po których wiem, że jesteś. Mogę dziś nie wracać stąd. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce, zapytam. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam. Tak dobrze zaczęło się, teraz trwa. Awaryjny zawiódł plan. Ewakuacji nadszedł czas. Stawiam odważny krok, siły w sobie już mam. Ale się zmeszapowałeś? Tak. Połączyłyśmy siły. Słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję. Strasznie fajnie znowu cię tu widzieć, strasznie fajnie cię widzieć z płytą, z tymi sukcesami w Opolu. Po prostu trzymaliśmy kciuki na maksa. O, powiem ci, że ja się tego nie spodziewałam. Naprawdę nie spodziewałam się tej wygranej. I takie niespodziewane niespodziewanki są fajne. Ja myślę, że tak, tak. Moja reakcja na werdykt mówi chyba wszystko. Ja naprawdę byłam bardzo zaskoczona. Cieszę się bardzo, no i mam nadzieję, że się widzimy znowu. Mam nadzieję, że na scenie jakiejś już co, mogłoby tak się wydarzyć. No mogłoby tak być, bo my naprawdę chcemy grać dla was bezpiecznie, także jak ta najgorsza chyba z możliwych fala minie, no to tak. Mam nadzieję, że ja to wszystko się zacznie kręcić, bo bardzo potrzebujemy chyba tego wzajemnego kontaktu face to face, nie tylko online. Te emocje, w ogóle śpiewanie, no darcie ryjka pod sceną też jest super. Oj, tak. No dobra, dziękujemy wam bardzo. Też mamy nadzieję, że się widzimy niedługo i no i to wiecie, łapkujcie, komentujcie, wy wiecie już jak to się robi. Z pewnością. Pa, pa. Pa. I'm your biggest fan, I follow you until you